Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, który Wam się spodobał. Jak Wam wspomniałam o tym w poprzednim odcinku z toaletką, powiedziałam o tym, że chciałabym posegregować ładnie swoją całą biżuterię i stwierdziliście, że taka organizacja będzie super, także here we are, dzisiaj nagrywam właśnie taki odcinek i będziemy segregować moje właśnie wszystkie szuflady z biżuterią. Tutaj na przykład, właśnie tutaj są jeszcze perfumy, co prawda, ale no jak widzicie, jest tutaj nieporządek, a ja przez to nigdy nie wiem, co jest, co mam, czego nie mam. Tutaj jeden, mam jeszcze z wyjazdu taki woreczek z biżuterią, tutaj mam kolejny, tam mam jeszcze biżuterię i tutaj cały to jest biżuteria. I ja nie do końca z tej biżuterii wszystkich korzystam, bo część z tych rzeczy to jest w ogóle, jak byłam jeszcze dzieckiem, biżuteria, także muszę to wszystko sobie posegregować, powyrzucamy te rzeczy, które są niepotrzebne, te, które są jakoś poplątane, porozplątujemy, posegregujemy, no i właśnie pokażę Wam, w co to wszystko chcę posegregować, no bo już nie będę wykorzystywać tych segregatorów, które Wam przed chwilą pokazałam, które mam od lat, tylko specjalnie na tą okazję kupiłam nowy. To jest rzecz, do której zainspirowała mnie Julia Machunik, z racji, że jak widziałam filmik, jak pakowała się na Hawaje i tam właśnie wybierała biżuterię, to ona tak wszystko miała pięknie posegregowane i ja sobie tak myślę, że ja zawsze jak pakuję biżuterię na wyjazd, to jest najgorsza rzecz na świecie, bo ja nigdy nie wiem, gdzie co mam. Wszystko mam tak porozrzucane, że stwierdziłam, że chcę też sobie tak pouporządkowywać. Miałam sobie z chińskich stronek takie oto segregatory. Tutaj mam akurat dwa takie malutkie, na przykład na jakieś spinki bądź bransoletki. Tutaj na przykład na naszyjniki mam trzy takie. Tutaj akurat mam takie coś, gdzie będę chciała pochować różne kabelki i w ogóle takie rzeczy. Trzy takie opakowania na jakieś kolczyki czy pierścionki. Oprócz tego tutaj mam właśnie też jakąś różną biżuterię na wyjazd, który teraz się planuje. No i właśnie po tym filmiku na moim kanale będzie filmik z takiego, wiecie, glow up with me i pakowanie walizki with me właśnie na wakacje, także czekajcie na ten filmik, bo za niedługo, jak to oglądacie, pewnie będzie. No i właśnie pokupowałam sobie też jakieś takie wakacyjne rzeczy, które nawet nie wiedziałam w sumie, że istnieją. Stwierdziłam, kurde, czemu ja nie mam takich rzeczy? I teraz będziemy wszystko razem ładnie segregować, ale oczywiście najpierw muszę popatrzeć wszystko, co mam. W ogóle sorry, że jestem taka nieogarnięta, ale nie chciało mi się za bardzo malować dzisiaj. Mam dzisiaj taki luźny dzionek w domu, no oprócz tego, że muszę wyjść na paznokcie, więc nie chciało mi się jakoś za bardzo malować, także będę taka nieogarnięta lekko. Zacznę od tego, że wyciągnę sobie te wszystkie rzeczy, które, w których mam biżuterię. Tutaj sobie to wyciągnę i wszystko sobie położę na podłogę, bo później i tak będę odkurzać, więc jakby myślę, że to będzie miało największy sens. Te perfumy też będę musiała wszystkie. Tutaj mamy biżuterię. Uwaga. Tutaj jest biżuteria. O, już Lunka się zainteresowała tym, co tutaj będziemy robić. Tutaj jest biżuteria. W ogóle zobaczcie, mam nowy mikrofon. Patrzcie, jaki on jest wielki. Spróbuję Wam tak go pod kątem pokazać, czy Wy to widzicie. Jest ogromny, ale mam nadzieję, że teraz już nie będziecie narzekać na jakość dźwięku, bo kupiłam nową kamerę, żeby łatwiej mi się nagrywało, żeby łatwiej łapało wszystko ostrość. Kupiłam nowy obiektyw, żeby była jakość 4K i w ogóle super na najwyższym poziomie, szeroki kąt i tak dalej. No ale oczywiście dźwięk też jest ważny, więc kupiłam również właśnie do dźwięku nowy mikrofon. Dajcie mi znać, czy jest różnica i jak to w ogóle się sprawdza, czy jest odczuwalne coś. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze nie testowałam w ogóle tego mikrofonu. Mam nadzieję, że on działa i że teraz jak do Was mówię, to Wy wszystko słyszycie, a nie, że jest wyłączony dźwięk. Oj, coś walnęło na dworze i Lunka usłyszała to. Ona się boi takiej rzeczy. Nic się nie dzieje. Halo, mycha. Serio, nic się nie dzieje. Probierzemy również to. No i ustawię Was na jakiś statyw i wszystko będziemy teraz segregować. Zobaczymy, jak sprawnie to pójdzie. Okej, zaczniemy myślę od segregowania tego i weźmiemy sobie... O Jezus. Maria, przewróciło się. Teraz wezmę sobie wszystkie pudełeczka. Tutaj generalnie mam naprawdę duży miszmasz. W tej pierwszej szufladce mam na przykład przypinki. I wiecie, no przypinki to nie jest rzecz, którą nosi się jakoś super często. Ja na przykład noszę mega rzadko. Z Igrzysk Śmierci taka broszka. Po prostu pozbędę się tych, których nie będę nosić. Typu na przykład coś takiego, chyba że to na przykład na jakąś kosmetyczkę zapiąć. No jednorożca, umówmy się, raczej takiego jednorożca nie będę nosić. Na razie to sobie odłożymy na bok i lecimy dalej. Tutaj mam pierścionki. Tych pierścionków jest naprawdę masa, no tylko że ja większości tych pierścionków nie noszę. Pierścionki możemy sobie schować do takiego o pojemniczka. Wie, one niektóre naprawdę są w takim, no, kiepskim stanie. Ja mam w ogóle bardzo dużo złotej biżuterii, mimo to, że ja noszę aktualnie 3/4 mojej biżuterii, to jest
biżuteria srebrna. Do takiej się przyzwyczaiłam i taką teraz noszę, ale kiedyś nosiłam tylko złotą biżuterię, więc ja tej złotej biżuterii mam bardzo dużo i szkoda mi ją wyrzucać, bo to jest biżuteria w bardzo dobrym stanie, jakaś taka ładna, nie za bardzo zniszczona. I po prostu nie wiem, może kiedyś jeszcze wrócę do złotej biżuterii, wiecie jak to jest. I ten w ogóle wygląda jak pierścionek zaręczynowy. To jest w ogóle pierścionek z prawdziwej muszelki. W sensie to nawet nie jest pierścionek, to jest po prostu muszelka, którą ja znalazłam, jak byliśmy kiedyś na Polinezji Francuskiej. Teraz już, o, no, jeszcze mi się na tego serdecznego mieści, ale no, to nie jest kupione nigdzie, tylko to zostało przeze mnie znalezione na plaży i sobie wymyśliłam tak, że chcę to nosić jako pierścionek. No i widzicie, dalej funkcjonuje jako pierścionek. Także tutaj mam póki co pierścionki, które były w tym segregatorze, jak wiecie, ich jest całkiem sporo. No niektóre nie są w jakimś takim fantastycznym stanie i niektórych na pewno bym teraz nie założyła, ale wiecie, czasem z sentymentu się zostawia niektóre rzeczy. Tutaj mam rzeczy do włosów, pinki, gumeczki i tak dalej. Także to mi się wydaje, że posegregujemy później, jak jeszcze wyciągnę pozostałe rzeczy. Tutaj są kolczyki. I z kolczykami będzie największy problem, bo ja kolczyków mam bardzo, bardzo dużo. I myślę, że takie większe typu koła i tak dalej damy sobie tutaj do czegoś takiego. A takie mniejsze właśnie jakieś moje ulubione to sobie pochowamy do takich pojemniczków. No i też muszę od razu patrzeć, czy dany kolczyk ma parę, bo u mnie bardzo dużo kolczyków jest pogubionych albo gdzieś nie w zestawie i tak dalej. No i to jednak trzeba patrzeć na to. Tutaj na przykład mamy kombo. Tutaj mamy jakieś naszyjniki, to też przejdziemy do tego później. Tutaj bransoletki, to też później. Tutaj dalsza część kolczyków. Tutaj do takiego pudełeczka chowam sobie naucznice, bo to pudełeczko w sumie dobrze mi się sprawdza i one się tutaj nie gubią, nie plączą, więc tutaj chowam po prostu wszystkie nausznice, jakie znalazłam, bądź jakie tutaj gdzieś miałam. O, tutaj w takim woreczku właśnie mam też różne zapinki do kolczyków, także one sobie tutaj zostaną, bo często się gubią. Warto mieć jakiś zapas. Tutaj mam takie malutkie, malutkie kolczyki. Otwieram sobie pierwsze pudełeczko i schowam już tutaj część kolczyków. Na przykład schowam tutaj takie wiszące serduszka, które są bardzo ładne i w ogóle zapomniałam, że je mam. Do tutaj również tych pochowam sobie takie malutkie kółeczka, które po prostu jakby znalazłam do pary, które będę wiedziała zawsze, gdzie są. Tutaj chowam też takie wiszące jakby nie do pary, czyli takie pojedyncze kolczyki. O, znalazłam kolejne zapinki do kolczyków. Tutaj jedne z moich ulubionych, czyli takie serduszka. O, i tutaj mam jeszcze kolczyki moje z... Jak to się nazywa? Nie mam pojęcia. Chowam je po prostu też tutaj do tego pojemniczka, żeby mi się nie zgubiły. Mam jeszcze takie kropelki, wiszące kropelki i takie malutkie. A, i mam tutaj jeszcze też takie srebrne kółeczka. Tutaj ostatnie miejsce w tym pudełeczku zajmą takie na chwilę obecną, które noszę codziennie. Czyli też takie kropelki, tylko średniego rozmiaru. I to jest pierwsze pudełeczko z kolczykami, takimi przeze mnie najczęściej, wydaje mi się, używanymi. Ale to ładnie wygląda, wszystko się super pomieściło, także super, jestem zadowolona. Jeśli chodzi o to, co tutaj jeszcze leży cały czas, to mam takie malutkie kolczyki, jakby wiecie, to nie są takie wiszące, nic w tym stylu, tylko takie dosłownie malusieńkie. I ja jakby nie wiem za bardzo, co z nimi zrobić, no bo mogę je pochować do takiego pojemniczka i one wtedy wszystkie będą posegregowane. Wezmę sobie, otworzę. Nie wiem, czy chcę marnować, kurde, pudełko na to. Dobra, najwyżej później przełożymy, więc robię tak, że otwieram to pudełko i na przykład tutaj będę chować świąteczne kolczyki, tutaj jakieś perełki, tutaj jakieś takie z diamencikami i tak dalej. Także tak po kolei sobie wszystko będziemy chować, no ale to też mi trochę czasu zajmie, bo jak widzicie, to trzeba się mocno temu przyglądnąć, jak to wygląda. Tutaj widzę, że mam jeszcze jedną nausznicę, więc ją też chowam tutaj.
Okej, kochani, a więc jeśli chodzi o kolczyki, jest to wszystko już posegregowane. Tutaj mam takie większe kolczyki, które nie pomieściły mi się po prostu do tych malutkich opakowań i tak to wygląda. One są tak porozkładane. Tutaj w tym woreczku mam właśnie zapinki do kolczyków zapasowe, jakby coś mi się zgubiło. Tutaj w pierwszym tym mam srebrne kolczyki, tutaj jedne pojedyncze, tutaj duże srebrne kółeczka, tutaj takie malutkie srebrne kółeczka, tutaj jakieś pojedyncze wiszące, tutaj takie jakieś też pojedyncze, tutaj kropelki i tutaj właśnie te moje w zasadzie chyba ulubione kolczyki. Następnie w drugim opakowaniu tutaj mamy złote kółeczka, tutaj mamy różnego rodzaju takie malutkie kolczyki typu perełki, jakieś kuleczki i tak dalej. Tutaj mamy różne wzory, typu na przykład jakieś kulki, serca, gwiazdki, o, coś w tym stylu. No po prostu najróżniejsze wzory. Tutaj mam tylko i wyłącznie świąteczne kolczyki, bo mam je, bo jakieś zestawy kiedyś kupowałam. Tutaj mam takie z jakimiś różnymi diamencikami, proszę bardzo. Tutaj mam takie po prostu jakieś inne wzory, jakieś palmy, delfiny. Tutaj mam złote nausznice, tutaj mam srebrne nausznice. No i tutaj mam jeszcze dwa wolne miejsca. Więc teraz sobie to zamykam. Jedno chowam, drugie chowam. No i to są, proszę bardzo, kolczyki. Także teraz uwaga, kolejne. Tutaj mam takie różne zapinki na włosy. I tutaj właśnie mam w wersji złotej, jeśli chodzi o kolorystykę, ale mam też w wersji srebrnej, no bo kiedyś właśnie tylko mówiłam, nosiłam bardziej złoto, a tutaj, proszę bardzo, mam w srebrnej wersji kolorystycznej. I to też zaraz sobie wszystko poukładamy do jakiegoś pojemniczka, jeszcze nie wiem którego. Tutaj w ogóle nawet nie mam biżuterii, tylko mam takie płatki, które kiedyś przywiozłam ze Stanów. Listerine, to są takie malutkie płateczki. O, i to się daje na język i po prostu odświeża Wam oddech. Także ja nawet zapomniałam, że ja to mam, więc ja po prostu sobie to wezmę i pochowam po różnych torebkach, bo to jest mega, mega fajne. Kolejne mamy tutaj naszyjnik jeden. Tutaj mam takie naszyjniki, co kiedyś Wam pokazywałam. O, proszę bardzo, są to naszyjniki z dwa głosy. To w ogóle jest naszyjnik z Barbie. Tutaj moja bransoletka, ona jest w ogóle zrobiona, miałam ją, nosiłam ją dosłownie cały czas. Piłam ją na Hawajach i to jest w ogóle zrobione z plastiku, które zostało wyłowione z oceanu, ale jak widzicie, no tutaj mi się coś rozwaliło trochę. Tutaj kolejne jakieś rzeczy i spinki. I słuchajcie, wydaje mi się, że na spinki zrobię osobną przegródkę, o taką. I tutaj po prostu powrzucam różne spineczki. Dwie takie srebrne spinki. O, proszę bardzo. Tutaj jakieś takie, to też po prostu pochowam sobie tutaj. Okej, kochani, oficjalnie po kilku godzinach skończyłam. Tak się teraz prezentuje ta szuflada. Niestety musiałam jednak zostawić ten koszyczek z racji, że no po prostu miałam za mało pojemników, ale teraz wytłumaczę Wam, co tutaj mniej więcej jest. Mamy tutaj taki koszyczek. W tym koszyczku są głównie rzeczy do włosów. Mamy tutaj po pierwsze takie zapinki właśnie do jakichś różnych warkoczyków albo włosów i one są w kolorze złotym. Tutaj mam w kolorze srebrnym również. Tutaj mam takie gumeczki do włosów. Tutaj w tej bocznej kieszonce mam takie mniejsze klamry, czyli na przykład mam tutaj taką czarną i mam taką oto klamrę z taką wstążką, że zapina się i od razu ma się wstążkę. Tutaj mam różnego rodzaju gumki do włosów. Najwięcej to jest tych takich satynowych scrunchie, no bo ja takich po prostu najczęściej korzystam i takie najbardziej lubię. Następnie tutaj w tej przegródce obok mam kokardki takie na takich spineczkach. Mam dwie takie białe, cieniutkie i dwie takie różowe, troszeczkę grubsze. W tej kieszonce obok mam kwiatka takiego, co się zapina na szyję. Tutaj następnie mam taką jeszcze jedną. O właśnie, tutaj mam jeszcze jedną kokardkę, którą mogę wsadzić tutaj. O, mam kokardkę do włosów i tutaj jeszcze dwie opaski na głowę, czarną i białą. Następnie przechodząc dalej, tutaj mam spineczki i tutaj właśnie mam takie bardziej wakacyjne. Jeden kwiatek, drugi kwiatek, tutaj mam jeszcze taki kwiatek, tutaj trzy takie bardziej klasyczne, w takich klasycznych kolorach. Jeszcze pomiędzy mam taki oto woreczek, w którym zawsze zabieram biżuterię albo jakieś kolczyki, albo pierścionki na podróże. Tutaj mam jeszcze taki pasek właśnie jakby wiszący, który można założyć na przykład tak na brzuch, na sukienkę. Następnie w tych pojemniczkach tutaj, uwaga, uwaga, w tym najdalej mam wszelakiego rodzaju naszyjniki. To są naszyjniki, które noszę rzadziej, po prostu takie mniej przeze mnie używane i dlatego one są tak z tyłu, bo niektóre z nich są bardzo poplątane, ale po prostu zostawiłam te, do których mam największy sentyment, a może już nie noszę, ale po prostu je bardzo lubię i no wiecie, tam o właśnie
w tym miejscu na samym końcu. Po prostu są naszyjniki, które mniej noszę, ale które może jeszcze kiedyś zacznę nosić. Tutaj natomiast mam spineczki, też bardzo dużo. Na przykład mam pełno takich gwiazdek, bo przyszły do mnie w takim dość sporym zestawie. Tutaj mam jeszcze o, taką jedną. Mam też takie o zwykłe żabki tutaj jeszcze z gumką podpiętą. Następnie tutaj na górze mam taki pojemniczek, w którym są naszyjniki, które noszę częściej. I tak, to są w ogóle moje ulubione best naszyjniki. Jeden mam jeszcze na sobie teraz, taki, który, z którym praktycznie się nie rozstaje. Jest to takie serduszko, taką kokardką z literką W, tutaj z taką balonową literką W, która w ogóle mega mi się podoba. Tutaj mam takie dwa z kryształkami, taki łańcuch z serduszkiem i tutaj jeszcze mam właśnie ten naszyjnik z jakby z Barbie. Tutaj mam takie bardziej wakacyjne naszyjniki, jakieś perełki, muszelki, takie muszelki. No po prostu większość to są jakieś takie na takich linkach albo rzemykach i tak dalej. Takie właśnie bardziej wakacyjne opcje. Tutaj pod spodem, pod tymi naszyjnikami są różnego rodzaju bransoletki. Ja bransoletek noszę najrzadziej. Jak widzicie, nawet teraz nie mam żadnych założonych, mam tylko jedną taką szczęśliwą bransoletkę czerwoną, którą się wiąże i ją się zdejmuje dopiero jak ona pęknie, czyli po prostu no sama. Dostałam ją właśnie od mamy, więc tak naprawdę bransoletek praktycznie w ogóle nie noszę, ewentualnie na jakichś wakacjach takie o koralikowe. Pewnie jak przyjdą wakacje, to znowu zacznę nosić i ich nie zdejmować, ale póki co one są tam sobie pod spodem. Tutaj mam pierścionki różnego rodzaju, naprawdę pierścionki takie, które były w jakimś okej stanie. I tutaj są jeszcze takie naszyjniki, które też bardzo lubię, ale na przykład nie zmieściły mi się do tego pojemniczka. Perfumy takie, które ja zawsze biorę na wakacje, bo one są takie malutkie, plastikowe, więc są lekkie też i bardzo ładnie pachną, także one sobie tutaj stoją. Tutaj mam dwa opakowania. Jedno to taki naszyjnik jesienny, który dostałam od mamy. On jest w taką dynię. Prawda, jest złoty. Ja nie noszę za bardzo złote, ale jak widzicie, to jest taka dynia. Czeka na kolejny sezon. I tutaj mam jeszcze naszyjnik z Ice Stuff, taki. I kolczyki wam już pokazywałam. Tak jak mówiłam, tutaj są takie moje srebrne ulubione. Tutaj są takie malutkie, które mniej noszę. No i pod spodem jeszcze takie większe, które po prostu nie pomieściły się do tych pudełek. I mam jeszcze taką malutką kosmetyczkę, w której też często wożę po prostu biżuterię na podróż. Także tak to wszystko wygląda. Tutaj jest cały wór śmieci. Już wyrzuciłam tutaj ten organizer. Wyrzuciłam też tą taką stojącą panią, co miałam na toaletce. Także naprawdę porządki niezłe. Tu zaraz muszę się szykować i będziemy wychodzić na paznokcie. Ale chciałam wam jeszcze pokazać, co do mnie przyszło. Z racji, że zamówiłam sobie na teraz ten sezon wakacyjny, wiosenny. Nigdy nie miałam takich lepszych okularów przeciwsłonecznych. Na te okulary czaiłam się już bardzo długo, bo pierwszy raz o nich pomyślałam chyba z 2 lata temu. No i są to właśnie okulary Prady i tak mi się one podobają. Będę miała właśnie w tym roku. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Od przodu takie klasyczne, czarne, bardzo ładnie siedzą. Można je oczywiście właśnie tak bardziej na nos, można je też w ten sposób. Fajnie, chciałam wam się pochwalić nimi. Jest tak gorąco u mnie w pokoju, że nie da się wytrzymać. Także muszę otworzyć na oścież okna, odkurzyć w pokoju i wracam do was, jak wszystko będzie już ready. Jeżeli myślicie, że macie czysto w domu i jesteście usatysfakcjonowani z tego, jak to wszystko wygląda, nie kupujcie odkurzacza Dysona, bo się popłaczecie. Jesteście w stanie wysprzątać cały dom, odkurzyć go, a później przejechać jeszcze raz tym odkurzaczem i zobaczyć, że wcale go nie odkurzyliście. Ja na początku taką zwykłą szczotką jadę sobie podłogi, a później przerzucam się na taką do dywanu i później ładnie sobie wyszorujemy dywan. Cześciutko.